W nowym sezonie drużynę Barons prowadzić będzie Jaron Dorcines, trener doskonale już przecież znany we Wrocławiu, który dał duży impuls rozwojowy w mieście i klubie. Zżył się też z samymi zawodnikami, kibicami, Wrocławiem i w stolicy Dolnego Śląska zyskał nowy, drugi dom. Do sztabu trenerskiego dołączy także Samuel Reed. Co ważne, obaj trenerzy będą również zawodnikami naszej drużyny. Obaj pochodzą z Colorado i obaj grali w przerwie zimowej w lidze baseballowej w Nowej Zelandii. Ta dwójka przyleci do Wrocławia na przełomie marca i kwietnia. Pierwszy mecz ligowy wrocławianie zagrają u siebie w kwietniu, natomiast wcześniej spodziewamy się sporej atrakcji baseballowej na Zakrzowie, o której klub jeszcze nie informuje. Udało nam się obejrzeć obiekt, który będzie areną wrocławskich baseballistów. Pięknej scenerii wieczoru przy włączonym oświetleniu prezentuje się niezwykle okazale. Wszystko wydaje się organizacyjnie dopięte już na ostatni guzik. Cieszy fakt, że baseballowy klub z Wrocławia pracuje nie tylko z pierwszą drużyną. Ostatnio nagrodzona została praca Barons z młodymi zawodnikami i zawodniczkami, a docenienie było podczas gali sportu młodzieżowego w Legnicy. Zostało nagrodzone 77 klubów z Dolnego Śląska z 40 różnych dyscyplin. Baseball już nie pierwszy raz uczestniczył w tym wydarzeniu. Tym razem klub zajął 22 miejsce wśród dolnośląskich klubów sportowych. Nagrodę odebrali przedstawiciele drużyny kadetów, która w zeszłym roku wywalczyła brązowe medale podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.